Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa na tym naszym drugim spotkaniu odnośnie cholesterolu. Widzę, że dużym zainteresowaniem cieszył się ten pierwszy odcinek, o którym powiedzieliśmy sobie zaledwie część. W tym przypadku dzisiaj zrobimy sobie, że tak powiem, następną część. Jak długo nam to zajmie, nie wiem. Nie śpieszymy się nigdzie. Najważniejsza jest wiedza i jej dogłębne poznanie. Drodzy Państwo, z powodów znanych nam wszystkim, muszę teraz Państwu odczytać, że materiał, jaki Państwo zobaczycie, w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do diagnostyki. Jest tylko zbiorem informacji. Sugestie zawarte w tym materiale są tylko i wyłącznie informacją. Każdy organizm może reagować inaczej. Mimo podobieństw, jako Homo sapiens różnimy się. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Ziemba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych informacji. Szanowni Państwo, witam serdecznie tych, którzy są tutaj nowi. Tym z Państwa bardzo serdecznie dziękuję za udział. Natomiast chciałbym przy tej okazji nowym uczestnikom naszych pogadanek chciałbym polecić pierwszą część ukrytych terapii. Tutaj znajdziecie Państwo masę informacji na tematy zdrowia. No i również zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią właśnie tej książki. Tam również właśnie ujawniam bardzo, bardzo wiele rzeczy dotyczących cholesterolu. Na przykład w ostatnim spotkaniu przypomnę tutaj Państwu, że mówiliśmy na temat stężenia cholesterolu, które spowodowało wystraszenie ludzi na całym świecie, bo jak widzicie Państwo tutaj po przekroczeniu tam 265 cholesterolu i tak dalej, nagle właśnie szczególnie u mężczyzn ta ilość przypadków kardiologicznych skoczyła do góry niesamowicie. Czy można się tego było przestraszyć? Tak, można się tego było przestraszyć. Natomiast kiedy się popatrzy bliżej, tak jak Państwu mówiłem, na jednostki tutaj, na linii odciętych, na linii rzędnych i to sprowadzi się do prawdziwego wykresu, no to proszę popatrzeć, ten wykres wygląda tak. No i gdzie to wszystko w takim razie, to wszystko, co tak przestraszyło ludzi, gdzie to wszystko jest? No nie ma, no właśnie o to chodzi, że to wszystko to jest jedno wielkie oszustwo. No i dzisiaj powiemy sobie dalszą część, zrobimy odnośnie tego, jak to naprawdę z tym cholesterolem jest. Jest wiele, wiele nieporozumień, jak Państwo wiecie, dotyczących cholesterolu. Jest wiele nieporozumień dotyczących w ogóle choroby takiej, jaką jest choroba wieńcowa, prawda? Tutaj jest cała gama nieporozumień. Witam przy tej okazji bardzo serdecznie lekarzy, którzy wiem, że tutaj są, z profesorami medycyny włącznie. Witam też Państwa, którzy są redaktorami różnego rodzaju publikatorów, gdzie publikowane są pewnego rodzaju informacje na temat właśnie cholesterolu. No i dzisiaj postanowiłem kontynuować odcinek drugi na temat cholesterolu i dlatego bardzo proszę teraz o uwagę wszystkich. No, powiemy sobie coś teraz na temat niezwykle ważny, dlatego że skoro wszyscy są przestraszeni cholesterolem, to dlaczego? No i tutaj bardzo często spotkacie się Państwo ze stwierdzeniem takim, że no, tego cholesterolu we krwi u danej osoby jest za dużo.
używa się poziom cholesterolu, prawidłowo powinno się mówić stężenie tego cholesterolu, ale myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz jest taka, że skoro mówimy o tym, że pan i pani ma podwyższony cholesterol, a więc straszy się tym ludzi, to zachodzi takie podstawowe pytanie, od którego no, tą aferę właściwie należałoby zacząć, a mianowicie, jeżeli się mówi o tym, że ktoś ma podwyższony cholesterol, no i już lekarze mówią, że to jest choroba, czyli hipercholesterolemia, czyli stężenie tego cholesterolu jest wyższe niż mówi norma. I to sprawia, że ludzie się boją, że się przestraszyli tego cholesterolu. Dlaczego? Bo mają cholesterol wyższy, tak to ogólnie sobie mówmy, niż norma. A skąd się wzięła norma? No bo to jest, prawda, podstawa tego wszystkiego. Jeżeli my mówimy komuś, że ma za dużo tego cholesterolu, jeżeli lekarz do pacjenta mówi, o, to i pani mają za dużo tego cholesterolu we krwi. Szanowni Państwo, zacznijmy więc od tego, skąd wzięła się w ogóle norma na cholesterol. Od ponad, no minęło już 20 lat, kiedy pytam się lekarzy, skąd się wzięła norma na cholesterol, która na początku wynosiła 200 mg na decylitr, czyli 200. No i pytanie, skąd się to wzięło? Zawsze w takich przypadkach lekarz odpowiada, że wartość tą określono na podstawie badań. A ja się niezmiennie pytam, a jakich? No, wtedy lekarz mówi, że ktoś gdzieś kiedyś takie badania musiał wykonać. Ja pytam dalej, no ale to gdzie, kto, kiedy te badania wykonał, a w szczególności kiedy je i gdzie opublikował? Gdzie te badania są? Bo ja bym chciał je po prostu zobaczyć. Wtedy najczęściej zrezygnowany lekarz mówi, no, że takie ma zalecenia, czy też wytyczne. Kiedy pytam się, skąd te wytyczne ma, nie odpuszczam, no to twierdzi, że ma na przykład właśnie krajowego konsultanta do spraw kardiologii. No więc ja zapytałem o to. No i znowu odpowiedź uzyskałem, że to już są takie wskazania, zalecenia czy wytyczne unijne. No, ja to się skontaktowałem i z tymi ludźmi. To jest przedstawiciel tak zwanej czwartej wspólnej grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych towarzystw do spraw prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej. Zapytałem się tych ludzi, na jakiej podstawie wy robicie takie wytyczne i dajecie te wytyczne polskim kardiologom, żeby stosowali no, jakieś tam sprawy związane z cholesterolem, do statyn zaraz dojdę. Na jakiej podstawie prosiłem o podanie mi badań klinicznych, które to badania mówią, że u zdrowego człowieka stężenie cholesterolu nie powinno być wyższe niż 200 mg. No, to pytanie zadałem już chyba ze 3, 4, 5 lat temu, gdzieś tak, odpowiedzi do dzisiaj nie mam. Dlatego wy, drodzy Państwo, zapytajcie się swojego lekarza, swojego kardiologa, skąd się wzięła norma na cholesterol? No bo skoro lekarz za chwilę gotowy jest wam przepisać jakiś nienaturalny syntetyk, mający ogromną ilość skutków ubocznych, tak jak na przykład zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej, cukrzycy, niedowładów, utraty pamięci, miażdżycy nawet, to na jakiej naukowej podstawie pan doktor czy pani doktor to robi?
No do tej pory nikt nie przedstawił mi naukowej podstawy, ale takiej do przyjęcia. Przecież wiemy o tym, że bezwzględnie wszystko w medycynie musi być na podstawie naukowej, a nie na informacji wyssanej z palca. Tak mówią lekarze. Tak wypowiedziała się też i Naczelna Izba Lekarska w jednym ze swoich oświadczeń dotyczących medycyny komplementarnej. Tak też otwarcie mówi nam minister zdrowia, jeden, drugi, ktokolwiek tam jest. Jakakolwiek forma leczenia pacjenta musi być oparta na podstawach naukowych, na badaniach klinicznych, chociażby na praktyce lekarskiej. A jak było właśnie naprawdę? Mówię o tym celowo, dlatego że przeciętny lekarz, proszę mi wierzyć, nie ma najmniejszego pojęcia, że został wplątany i to w sposób bezwzględny i wykorzystany do krzewienia jednego z największych oszustw tego stulecia. A jak do tego doszło? W latach 70. przemysł farmaceutyczny zaczął wprowadzać na rynek substancję, która obniża stężenie poziomu cholesterolu u człowieka. Substancje te nazwał statyny. Zorientowano się, że sprzedaż tej substancji przyniesie miliardowe zyski, naprawdę. Miliardowe zyski. No i się tutaj nie pomylili. Wtedy właśnie nastąpiła dosyć ciekawa rzecz. Wielu amerykańskich lekarzy sprzeciwiało się temu pomysłowi sztucznego obniżania ludziom cholesterolu we krwi. Wielu lekarzy odmawiało przepisywania tej substancji. Oczywiście przemysłowi farmaceutycznemu nie było to na rękę. Taka sytuacja nie mogła być tolerowana. Wszyscy lekarze, jak jeden, powinni mówić tym samym głosem, a nie wyrażać sprzeciw co do tak zwanego leku, który przemysł farmaceutyczny wypuścił na rynek. No i zaczęła się burza, zaczęła się kłótnia, bo wielu lekarzy, tak jak powiedziałem, nie chciało tego przepisywać. No więc co zrobiono? W 1984 roku w San Diego w Kalifornii, a więc już bardzo dawno temu, zorganizowano właśnie, przekazywałem Państwu już wcześniej, taką tą konferencję dotyczącą, jaki powinien być ten poziom cholesterolu. Czyli jaka powinna być jego wartość, czyli jaka powinna być jego norma. Czy coś Państwu zabrakło? No zabrakło. No tak, to jest ugoda. Jaka ugoda? A gdzie są badania naukowe? Jakiekolwiek. Gdzie są badania dotyczące poziomu cholesterolu u zdrowych ludzi? Gdzie opracowania statystyczne takich badań? Powtarzam to, ale bardzo mi na tym zależy. Gary Taubes, który był dziennikarzem, który był zatrudniony w czasopiśmie Science, napisał właśnie taki artykuł The Soft Science of Dietary Fat. Pokazał, że u kobiet poziom cholesterolu powyżej 240 łączył się z niższym ryzykiem śmierci z powodu choroby serca. Coś było na rzeczy. On pokazał również, że ustalenie poziomu 200 to była typowo decyzja polityczna, bo nagle nikomu nie przeszkadzało, że nie zrobiono żadnych badań. Nie było żadnych badań, niczego. I do tej konferencji doszło w 1984 roku. No i inicjatorami tej konferencji był tak zwany Narodowy Instytut Amerykański, Narodowy Instytut Chorób Płuc i Krwi. Tej konferencji przewodzili lekarze Kliman, Lenfant i Rifkin. No i oni stali na czele prezydium
tej właśnie konferencji. Przed rozpoczęciem tej konferencji ugody trzej wymienieni lekarze, Kliman, Lenfant i Rifkin, stali w sali konferencyjnej, tuż przed salą konferencyjną, no i rozmawiali ze sobą, jaki ma być ten poziom cholesterolu, czyli jaka ma być norma, ponieważ pomiędzy nimi oni sami nie mogli dojść do zgody. No i mieli pecha, tak jak mówiłem, dlatego, że koło nich stała pani dr Mary Enig. Nie była sama. Stała z grupką naukowców. Pani dr Enig była biochemikiem, bardzo znanym, słynnym naukowcem w Stanach Zjednoczonych. No właśnie ona była słynna z tego, że walczyła bardzo mocno o wycofanie z rynku sztucznie utwardzanych olejów roślinnych, czyli walczyła z margarynami, krótko mówiąc. Była bardzo sławna. Jej sława wynikała również z tego, że oprócz tego, że była rewelacyjnym naukowcem, to była słynna z tego, że nikomu nie dała się przekupić. Przecierpiała oczywiście bardzo dużo z tego powodu. No i powtórzę to, dlatego że jest to dla mnie niezwykle ważne. Jeszcze raz powiedziała na internecie, kilkoro nas z grupy badawczej Wydziału Chemii Tłuszczów z Uniwersytetu w Maryland stało bezpośrednio za nimi, za właśnie tymi lekarzami. Jeden z nich powiedział, nie możemy ustalić tego na poziomie 240, musi to być 200, w przeciwnym wypadku nie będziemy mieli wystarczającej liczby osób do prowadzenia badań. Popatrzyliśmy na siebie i nikt się nie zdziwił, kiedy usłyszeliśmy, jaka to ma być norma. Oczywiście nie było żadnych badań, które wskazywałyby na to, że prawidłowe stężenie cholesterolu to jest 200. A więc lekarze zostali oszukani i nieświadomie oszukują swoich pacjentów. W raporcie, w jednym z takich ważnych badań dotyczących statyn, napisano, że próby wątrobowe były w normie. Każdy lekarz jest wtedy natychmiastowo uspokojony, bo wie, że lek ten nie sprawi pacjentowi żadnych problemów zdrowotnych, no bo próby wątrobowe są w normie. To znaczy, podwyższone próby wątrobowe, na przykład o 100% normy, są już istotnym wskazaniem dla lekarza, żeby się poważnie tym pacjentem zająć. No, a kiedy na przykład próby wątrobowe są przekroczone 2 czy 3 razy, no to już lekarz jest bardzo poważnie już zmartwiony tym, dlatego że w takim przypadku, jak to mówimy, pacjent już ląduje w szpitalu. Jednakże w badaniach klinicznych statyn normę na poziom tych enzymów właśnie świadczących o toksyczności wątroby podniesiono aż 3-krotnie. Jeśli na przykład norma wynosiła 40, to do jej rozszerzenia 3 razy da 120. Prawda? Czyli jednokrotnie to jest 80, dwukrotnie to jest 120. A proszę popatrzeć, 3-krotne rozszerzenie tej normy, powyżej normy, o to chodzi, to 160. Jeśli takie parametry enzymów wątrobowych wystąpiłyby, na przykład 150, a nie 40, to wtedy lekarz bardzo by się zaniepokoił i skierowałby takiego pacjenta do szpitala. A tutaj proszę zwrócić uwagę, że ta norma wynosiła wtedy w badaniach klinicznych statyn 160. Czyli w warunkach normalnych pacjent natychmiast do szpitala, bo ma 160, tak samo gdyby miał 150. No ale w przypadku testowania statyn miał 150, a normę sobie ustalili 160, to znaczy nic się nie dzieje. W przypadku właśnie
takich badań, no, nic się nie działo. Drodzy Państwo, najczęściej lekarze czytają same abstrakty, czyli streszczenie, podsumowanie tych badań. Lekarz nie zgłębia się czasami w kilkuset stronicowe raporty z tych badań, ale tego typu badania kliniczne, gdzie przeszedł każdą stronę tego, opisał pan doktor Uffe Ravnikov. Dlatego właśnie po wydaniu jego książki doszło do niezwykle ciekawej sytuacji. Ja tu państwu gdzieś może znajdę. Pan doktor wydał taką książkę, ja ją tłumaczyłem, Cholesterol, naukowe kłamstwo. Proszę sobie popatrzeć na ten tytuł. Zależało mi na tym, żeby właśnie wiadomo było, że to jest kłamstwo. I tutaj pan doktor Uffe Ravnikov, spędziłem z nim długie godziny, dyskutując ten problem. On pokazał to, jak okłamano cały świat medycyny, na jakiej podstawie to zrobiono. W programie pierwszym telewizji w Finlandii z wielkimi, wielkimi fanfarami jego książkę po prostu spalono. Spalono w czasie programu. Dlaczego tak zrobiono? Dlatego, ponieważ z tą książką i zawartymi w niej faktami doskonale udokumentowanymi nie da się dyskutować. Z tego powodu właśnie rozwścieczenie środowisk medycznych nie miało tam granic. Dzisiaj już wiadomo, że pan doktor Uffe Ravnikov, który poświęcił temu 20 lat, miał rację. Dlatego uważam, że ta jego książka Cholesterol, naukowe kłamstwo powinna być, stać się podstawową lekturą każdego lekarza, w szczególności kardiologa, każdego lekarza i każdego pacjenta, który chce poznać prawdę o cholesterolu i statynach. Pan doktor ma już w tej chwili swoje lata. On się urodził w Danii, ale wychował się w Szwecji. No i ja byłem w jego grupie takiej właśnie internetowej jeszcze 20 lat temu, w grupie sceptyków cholesterolowych. No i pan doktor to opublikował w wielu, wielu językach. Oczywiście jego publikacja ukazała się najpierw w języku angielskim, naturalnie, i została wydana w Stanach Zjednoczonych. I kiedy ja tą książkę tłumaczyłem, zadzwoniłem do pana doktora Uffe Ravnikova, dlatego że na Amazonie, drodzy państwo, kiedy ta książka wyszła już z druku i wydawca jej nie chciał jej po raz wtóry wydrukować, no to wtedy ta książka, cena tej książki na Amazonie wyniosła prawie $1000. W Polsce tę książkę możecie kupić, dokładnie tę książkę, dokładnie to samo, dokładnie, każde słowo przetłumaczyłem, to była książka, której cena tam jest mniej więcej 47 zł, czy coś takiego. Zwracam państwu na to uwagę, że to jest taka podstawowa książka, merytoryczna, która zawiera tylko i wyłącznie, nic więcej, zawiera omówienia tych badań i omówienia oszustw, jakich dopuszczano się w czasie prowadzenia badań nad statynami, gdzie pan doktor pokazuje, że co innego było w tekście na przykład, co innego było w abstrakcie, który czytają lekarze. Jak dobierano pacjentów na przykład do testowania statyn. Tam pan doktor to wszystko opisuje, że pacjenci byli dobierani w sposób odpowiedni, taki, żeby badania wyszły. No i teraz, drodzy państwo, zajmijmy się może właśnie lekami, czyli statynami,
czyli substancjami chemicznymi, które służą do obniżania poziomu cholesterolu właśnie w sposób sztuczny. A więc zajmijmy się teraz właśnie tymi tak zwanymi lekami na obniżanie cholesterolu. To są substancje sztuczne dla człowieka, tak jak powiedziałem. Mówię o tym, że to są leki w cudzysłowie, ponieważ te substancje niczego nie leczą. To jest niezwykle ważne. Substancje te, właśnie statyny, to są substancje, które obniżą stężenie cholesterolu w organizmie, we krwi. Tak, to rzeczywiście tak jest. Szkodliwość statyn jest już w tej chwili bardzo dobrze udowodniona. Właśnie w sposób bezdyskusyjny udowodnił to pan doktor Uwe Ramskow w swojej książce. No i skutki takiego lekkomyślnego podawania statyn mogą być naprawdę katastrofalne. Najczęściej odczuwane skutki, czyli skutki uboczne, prawda, komplikacje po podaniu statyn, to jest ogólne osłabienie, mrowienie w dłoniach, w stopach, trudność w poruszaniu się, szczególnie u osób starszych, bóle mięśni, to już jest podstawa, bolą mięśnie, dochodzi do niedowładu kończyn, jest spadek libido, są zaburzenia pamięci, zwiększone ryzyko wystąpienia miażdżycy właśnie, cukrzycy, nowotworów. To są skutki stosowania statyn udowodnione. W Polsce statyny występują pod różnymi nazwami: Sortis, Tulip, Torvacartatoris, Torvalipin, Lovastatin, Crestor, Simva, Zocor, Lovastatin. Tego jest bardzo dużo. No i teraz chciałem Państwu coś pokazać, dlatego że mamy tutaj do czynienia z pewnym takim naprawdę dosyć istotnym problemem, który może omówię to na początku tak. Najbardziej takim statyną to była rosuvastatyna. I proszę popatrzcie. Proszę bliżej się przyjrzeć temu wykresowi. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Widzicie? To jest taki rodzynek, który pokazywał i przestraszył niesamowicie całe środowisko medyczne, dlatego że to jest najczęściej przepisywany lek właśnie na świecie. No i były porobione badania pod dyrekcją doktora Rittkera. Te badania oczywiście są osiągane na świecie, tak zwane Jupiter Studies. No i proszę popatrzcie na to, przyjrzyjcie się. Te badania wykazały zmniejszenie ryzyka występowania zawału serca o 44%. Widzicie? Czyli popatrzcie tutaj, macie rosuvastatynę i po kilku latach, proszę popatrzcie, to jest ogromny wzrost zachorowalności. I słuchajcie, no oni przeszli sami siebie, naprawdę. Ale przyjrzyjmy się trochę bliżej temu wszystkiemu. No, popatrzcie Państwo, w górnym prawym rogu właśnie mamy wykres wskazujący na różnicę w występowaniu zawałów serca, udarów i przypadku śmierci spowodowanych chorobą wieńcową i to proszę popatrzeć pomiędzy grupą placebo i grupą, która ten Crestor, czyli rosuvastatynę brała. I tutaj właśnie pokazuje się lekarzom na tą ogromną różnicę wynoszącą 44%. No, proszę Państwa, to może przestraszyć każdego lekarza i każdego pacjenta, bo wynika z tego, że w grupie placebo dane są, było 251 wypadków śmiertelnych, w grupie biorącej Crestor było 42 przypadki.
a uczestników było 8901. A więc przyjrzyjmy się teraz temu, proszę bardzo, tutaj sobie zobaczycie, jak oni do tego doszli. A więc jeśli na te 8901 w grupie placebo było 251 przypadków zawałów i tak dalej, o których Państwu wspomniałem, to to dawało 2, widzicie Państwo, 81%. Ci, którzy brali tą statynę, tam było 142 i to było 1,59. Czyli różnica wynosi, jak łatwo policzyć, 2,81 minus 1,59, to ta różnica to jest 1,22%. To jest wartość, którą należało pokazywać lekarzom. Trzeba im było powiedzieć, że ta skuteczność tego tak zwanego leku tak naprawdę wynosi 1,22% lub można to odwrócić jeszcze lepiej i powiedzieć, wystąpił brak skuteczności tej statyny 98, prawie 99%. No, co kto woli. Ja wolę tą drugą metodę obliczania, dlatego że jeżeli mielibyście antybiotyk, który w 99% nie jest skuteczny, to który lekarz by to przepisał? Tak? A teraz przyjrzyjmy się jeszcze właśnie temu. Proszę popatrzeć. Jeśli jednak policzymy procenty od procentów, to wyjdzie nam właśnie te 1,22, czyli ta różnica, która była faktyczną różnicą, prawda, w stosunku do 2,81, czyli do placebo. No i co to nam da? No właśnie, da nam już 41%. I ja powiedziałem to śmiesznie. I już jest o czym mamie napisać z wakacji. Jaka to jest fantastyczna ta statyna. No i widzicie, ja to napisałem, odczytuję to tym z Państwa, którzy nie widzą, niedowidzą albo nie mogą patrzeć. I jest już o czym poopowiadać biednemu pacjentowi i go odpowiednio postraszyć. To już jest wspaniały materiał dla dziennikarzy medycznych do okłamywania ludzi. I jest to też materiał dla lekarzy o różnych stopniach naukowych do bardzo naukowo brzmiącego wypowiadania się w mediach. No i szanowni państwo, czy to nie jest oszustwo? No właśnie, tak, manipuluje się tym wszystkim i nagle z różnicy, którą należałoby lekarzom przekazać, czyli 1,22%, stworzono 44%. Czy lekarz, który nie zajmie się dogłębnym sprawdzeniem tych publikacji, będzie dalej je czytał? Lekarz rzuci okiem i tam ma napisane, że zastosowanie tej statyny spowodowało obniżenie o 44%. To czy ten lekarz nie zareaguje i nie powie, że no coś wspaniałego? No coś wspaniałego, ale wiecie naprawdę na czym to polega? Na tym właśnie, że liczy się procent od procenta. To jest to oszustwo. Proszę popatrzeć, tutaj dałem Państwu przykład taki bardziej może przyjazny oku. Zobaczcie, jeżeli coś ma 2% i zmniejszymy to do 1%, to różnica wynosi 2% minus 1%, prawda? To zostanie 1%. Ale w medycynie, jeśli w badaniach chcą coś ukryć, a zarazem uwypuklić coś, o co im chodzi, wtedy liczone jest to tak, 1% w stosunku do 2%, czyli liczymy procent z procenta, to jest 50%. I to oszustwo wykorzystuje się cały czas. Jeżeli medycyna, badania kliniczne chcą uwypuklić coś, na czym im zależy, to liczą procent od procenta i mówią 50%. Podczas gdy to naprawdę jest tylko 1%.
Mamy tutaj drugi przykład. Przyjrzyjcie się, drodzy Państwo, o temu slajdowi. Ja sobie tutaj jeszcze tylko informacje o tym slajdzie znajdę. Popatrzcie sobie na to, co to jest. Widzicie, że to jest reklama jednej ze statyn. Co ta reklama nam mówi? Ona mówi nam, że proszę przyjrzeć się dobrze temu, że w dużych badaniach klinicznych w grupie osób biorących placebo, czyli pigułkę z cukrem, u 3% wystąpił zawał serca, a w grupie, która brała Lipitor, czyli to, co tutaj Państwo widzicie, no to wystąpił, zamiast 3, wystąpiły 2%. Różnica, tak jak powiedziałem, jest 1%. Taka jest prawdziwa skuteczność tego cudu, tego przełomowego odkrycia w leczeniu choroby wieńcowej i jej zapobieganiu. Podobnie można to odwrócić, prawda, i zapytać, no właśnie to, co tu się dzieje. Dlatego, że to był 1%. I dlatego ponownie tutaj można zapytać, dlaczego przepisuje się nam toksynę, która jest nieskuteczna w 99%. Bo to jest toksyna. Przypomnę Państwu jeszcze tutaj coś takiego. Proszę, przyjrzyjcie się jeszcze raz na tą reklamę, gdzie producent mówi, że Lipitor, czyli ta statyna, redukuje ryzyko wystąpienia zawału o 36%. Widzicie? No ale skąd więc te 36%? Bierze się to stąd znowu, że w grupie biorącej Lipitor występowało 1,9% zgonów. A w grupie, która tej substancji nie brała, czyli placebo, było 3% zgonów. No więc jeśli 3% odejmie, od 3% odejmiemy 1,9, to wyjdzie ta różnica nam 1,1%. No ale jeśli teraz tą różnicę odniesiemy do procenta, do tych 3%, to wyjdzie wam dokładnie 36%. Czyli 1,1%, co stanowiło prawdziwą różnicę, odniesiemy do 3%, to wyjdzie państwu 36%. Producent Lipitoru w swym formalnym opisie produktu na oficjalnej stronie FDA, to trzeba sprawdzić, ja to sprawdziłem, twierdzi, że po zastosowaniu tej statyny nie osiągnięto rezultatów statystycznie istotnych w redukcji udaru mózgu, które nie zakończyły się śmiercią, czyli cała ta impreza, cały ten system no nie działa. Więc pokazuję to Państwu dlatego, że to jest tak proste do wyliczenia, a jednocześnie tak fenomenalnie jasno przedstawiające to wszystko, że no nie ma z tym jak walczyć, bo to są cyfry, to jest tylko zwykła arytmetyka, nic więcej. Więc widzicie Państwo tutaj, to jest dowód na prawdziwą skuteczność statyn. No, jak inaczej to można powiedzieć? To tylko tak jest. Nie tak dawno w Finlandii opublikowano badania, w których naukowcy wykazali, że im większe są dawki statyn, tym więcej u ludzi występuje cukrzycy. Dlatego, że u osób je zażywających, te statyny, stwierdzano zmniejszenie się ilości wydzielanej insuliny. Czyli zmniejsza się ilość wydzielanej insuliny i
zmniejsza się wrażliwość komórek na insulinę. A to przecież oznacza powstanie cukrzycy typu 2. No więc, i to są oficjalne dane, one można sobie wygooglować. Pokazano również, że zażywanie statyn znacznie spowodowało utrzymanie się wysokiego poziomu glukozy w 2 godziny po jej podaniu, czyli w teście obciążenia glukozą. No i w czasie tych badań, one trwały 6 lat, w grupie placebo u 6% wykryto nowe przypadki cukrzycy, podczas gdy w grupie biorącej statyny tych przypadków było około 11%, czyli 2 razy więcej. I teraz nie publikują tego, że to było o 100% więcej. Widzicie? Tylko powiedzą, teraz to powiedzą, no tam było 6%, tu 6%, tam 5% więcej. O to mi chodzi. W taki sposób dochodzi do tych mega manipulacji. Także, tak jak Państwu pokazałem, ta reklama Lipitoru, ona już przeszła do annałów dobrego humoru. To już nikt na poważnie nie bierze statyn, kto rzeczywiście zapoznał się głęboko, dogłębnie, dokładnie z badaniami klinicznymi, z oszustwami, jakie wtedy popełniano. To właśnie ja również opisałem w drugiej części ukrytych terapii. A perfekcyjnie, dogłębnie, i to jest cała książka na temat tych oszustw, no to jest właśnie książka uferowskowa. No więc, czy można się śmiać z tej reklamy? Czy należy zapłakać nad tą reklamą, dlatego że lekarze te statyny przepisują zupełnie jak landrynki? Kogo to obchodzi? Kogo obchodzi, że są badania wskazujące, że właśnie statyny sprzyjają powstaniu miażdżycy, a przecież przed miażdżycą miały chronić. Statyny sprzyjają powstaniu chorób serca, a przecież przed chorobami serca miały chronić. Więc są badania. To nie jest moja teza wcale, to są konkretne badania. To jest poważna informacja, opisana przez bardzo poważnych naukowców. Nie należałoby się czasami tylko zastanowić, przynajmniej zanim się tak bezwiednie, bez kompletnie zastanowienia zacznie mówić o właśnie takiej pracy, która mówi, że statyny sprzyjają powstaniu choroby wieńcowej. Autorzy tej prezentacji, tej pracy, tej publikacji naukowej piszą tak, że oni prezentują stanowisko, że statyny mogą być przyczyną zwapnienia tętnic wieńcowych. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest niezmiernie ważne. Naukowcy publikujący te badania mówią, że to jest ich stanowisko, że statyny mogą być przyczyną zwapnienia tętnic. Mogą spełniać funkcję mitochondrialnej, nazwali to toksyny uszkadzającej mięsień sercowy i naczynia wieńcowe. Dlaczego? Dlatego, że zmniejsza to ilość koenzymu Q10 oraz tak zwanego chemo A, co z kolei wszystko powoduje zmniejszenie ilości produkcji ATP, czyli związku dającego energię. W związku z tym właśnie potężne uszkodzenie organizmu jest wykazywane przez tych pacjentów poprzez zmęczenie. Dlatego, że wykosiło to koenzym Q10, jest dużo mniej ATP. No i to stwierdzenie, że brak koenzymu Q10 u tych ludzi, to jest stwierdzenie całkiem jasne i zrozumiałe dla każdego studenta medycyny. Ponieważ jeśli daje się substancję, która redukuje ilość koenzymu Q10, który ma podstawowe
znaczenie w produkcji energii, ale nie tylko, no to ludzie słabną. Dlaczego? Bo statyny osłabiają organizm. Drodzy Państwo, jeszcze, żeby to było może jaśniej zrozumiałe, przyjrzyjmy się jeszcze raz, ja w pierwszym odcinku to Państwu pokazałem, przyjrzyjcie się jeszcze raz temu wykresowi, temu schematowi. Proszę popatrzcie. Cokolwiek to na górze oznacza, nie ma znaczenia. Te strzałki się liczą. Że wychodzimy od tej substancji wyjściowej, która jest tą pierwszą na górze, a potem mamy mewalonian, potem mamy pirofosforan franzylu. I z niego właśnie po prawej stronie, zauważcie to proszę, powstaje koenzym Q10. A więc jeśli my zmniejszymy tutaj ten enzym, zablokujemy ten enzym na samej, że tak powiem, górze tego wykresu, to wyraźnie widać, że wprowadzenie czynnika zaburzającego ten szlak metaboliczny na samym jego początku, no musi mieć swoje konsekwencje na pozostałe kroki, czy reakcje występujące w tym szlaku. I no tak to się dzieje. Bo jak każdy no, może to zauważyć, a wcale nie trzeba, jak widzicie, być teraz tutaj lekarzem. W tym przypadku nie tylko dochodzi do zaburzenia wytwarzania cholesterolu, ale również do zaburzenia powstawania koenzymu Q10, który jest tak bardzo potrzebny do prawidłowej pracy mięśnia. Czy nie jest w takim razie, no nie z tej ziemi paradoksem, że do organizmu, który ma osłabiony mięsień sercowy, wprowadzamy substancję, która go jeszcze bardziej osłabia? Przecież koenzym Q10 jest najbardziej potrzebny tam, gdzie jest mięsień najciężej pracujący. No, który mięsień w naszym organizmie nigdy nie zatrzymuje się, nigdy nie przestaje działać? No, to jest właśnie mięsień sercowy. I tam największe jest zapotrzebowanie na koenzym Q10. I teraz proszę popatrzeć, że statyna nie działa tak, jak wielu lekarzy nawet myśli, że statyna działa tak, że gdzieś we krwi widzi molekułę cholesterolu, to ona ją usuwa. No nie jest tak. Wcale tak nie jest. Dlatego, że statyna nie łączy się z cholesterolem we krwi i go usuwa. Tylko statyna powoduje wyhamowanie produkcji cholesterolu na poziomie wątroby głównie. Przy czym jeszcze zmniejsza, tak jak mówiłem poprzednio, ilość skwalenu. Czyli zmniejsza ochronę organizmu przed nowotworami, przed stanami zapalnymi i tak dalej, co powiedziałem w pierwszym odcinku. A więc te statyny mają ogromny wpływ na osłabienie mięśnia sercowego. To jest znany każdemu lekarzowi fakt. Wiele lat temu, no dawno temu, to jeszcze w Australii mieszkałem, Międzynarodowe Stowarzystwo Koenzymu Q10 Zamkony. To jest takie stowarzyszenie, które skupia czołowych biochemików na świecie, czołowych fachowców odnośnie statyn, cholesterolu, a właściwie no, noblistu, że tak powiem, na tym poziomie odnośnie koenzymu Q10. To jest w Anconie we Włoszech. I to stowarzyszenie wystosowało do amerykańskiego FDA list, w którym bardzo grzecznie tam proszą urzędników FDA, żeby trochę no, wyhamowali z dopuszczaniem na rynek takiej ilości statyn, ze względu właśnie na to, że niszczą one koenzym Q10, który jest tak niesamowicie konieczny właśnie do pracy mięśnia sercowego. No ale kto by tam się na jakichś naukowców zwracał uwagę? Co ciekawe, to wtedy, kiedy zwrócono właśnie firmom farmaceutycznym uwagę na to, że te statyny
koszą ten koenzym Q10, tak strasznie potrzebny, nie tylko w mięśniu sercowym. Koenzym Q10 jest potrzebny w każdej naszej komórce. No to wtedy oni zaczęli robić leki nowej generacji. Oczywiście znacznie droższej generacji, dlatego że do statyn zaczęli powoli dodawać koenzym Q10, żeby to, co podają, nie psują tego, co to psuje. I zaczęli dodawać do statyn 5 czy 10 mg koenzymu Q10 w najgorszej formie. No i teraz, jakby to był wytworzony lek nowej generacji, to cena tego leku poszła w kosmos. Tylko, że dodali 5 mg koenzymu Q10, a tego koenzymu trzeba 50-100 mg. Ale idźmy dalej, co też ci naukowcy dalej piszą. I tu proszę o skupienie się. Napisali, ja to przeczytam Państwu. Statyny wstrzymują syntezę witaminy K2, która jest kofaktorem potrzebnym do aktywacji kompleksu białkowego GLA, który z kolei chroni tętnicę przed zwapnieniem. No to zwracam się teraz do profesorów medycyny i tych wszystkich, którzy są sprzedawcami, namiętnymi sprzedawcami statyn. Czy do Państwa to dociera, co ja przeczytałem? To nie moje słowa są w żadnym przypadku. No przecież to jest rewelacja. Statyny sprzyjają powstaniu zwapnień w tętnicach. A takie zwapnienie właśnie jest blaszką miażdżycową, która często doprowadza do zawału i śmierci. Takie zwiększenie, takie zwapnienie to zwiększenia, potężne zwiększenie ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. To, o co tutaj chodzi. Statyny, które miały zapobiegać zawałom, okazuje się, że im sprzyjają? No, jeszcze raz powtarzam, to nie są moje słowa. Jak widać, zastosowanie witaminy K2 ma ogromny sens, tylko że przeciętny lekarz nic nie wie na temat witaminy K2, bo go nikt tego nie uczył. Wielu lekarzy mi mówi, że o witaminie K2 dopiero dowiedzieli się z pierwszej części ukrytych terapii. A więc nie wiem, co mówić, ale co wymagać od lekarza, kiedy profesorowie medycyny też na temat witaminy K2 nic nie wiedzą. I niedawno właśnie jeden z tak zwanych wybitnych polskich onkologów, no nie będę się ten na nim znęcał, profesor medycyny w dodatku, w swojej takiej publicznej połajance mojej skromnej osoby na pytanie, co sądzi o witaminie K2, odpowiedział, to jakaś następna metoda pana Jerzego Zięby. Czy on jest zatrudniony, pan profesor, na jakimś specjalnym etacie? Ja nie wiem. Powiedział, że należy to, jak zwykle, to, co pan Jerzy Zięba mówi, w bajki wsadzić. No w bajki wsadzić, kiedy naukowcy mówią, że ta witamina K2 jest niezbędna do tego, żeby zabezpieczać osobę przed udarem, przed nowotworami, przed powstaniem blaszki miażdżycowej. Przecież ta publikacja powinna dać lekarzom no coś do myślenia, no coś. Zwłaszcza, że opisuje doskonale znane i takie podstawowe elementy podręczników medycyny. To są fakty. Autorzy nie badali nowej substancji podanej człowiekowi i obserwowali reakcję. Nie stawiali żadnej tezy, która jest do udowodnienia. Opisali zwykłe i to od dawna znane fakty dotyczące funkcjonowania organizmu po podaniu mu nienaturalnej substancji, jaką są statyny. Ci sami naukowcy jeszcze powiedzieli, że, to przeczytam Państwu, statyny hamują biosyntezę protein zawierających selen, tak zwaną selenoproteinę. Jedną z nich jest peroksydaza glutationowa tłumiąca stres oksydacyjny. No, Państwo, przecież mówiąc po polsku,
statyny. W takim razie ja tylko interpretuję słowa naukowców. To nie są moje słowa. Statyny, jak widzicie, sprzyjają powstaniu chorób, bo stres oksydacyjny, który jest hamowany przez selen, dotyczy całego organizmu. I to właśnie z tym stresem oksydacyjnym, czyli nadmiarem wolnych rodników, walczymy cały czas. Niekontrolowany nadmiar wolnych rodników to początek każdej choroby, jaką sobie możemy wyobrazić. No wyobraźcie sobie jakąkolwiek chcecie. No więc wyhamujemy teraz wytwarzanie tej ochronnej dla nas substancji, bo nagle to staje się mało ważne. Ważniejsze jest obniżenie stężenia cholesterolu. Ale czy to napisali jacyś szarlatani, znachorzy? Czarny humor. Pozwólcie, przeczytam wam dalej. Upośledzenie biosyntezy selenoproteiny poprzez właśnie statyny może być czynnikiem niewydolności serca, przypominających przerost mięśnia sercowego, co jest charakterystycznym objawem niedoboru selenu. Dlatego epidemia zawałów i stwardnienia tętnic, które są plagą nowoczesnego świata, paradoksalnie może być zaostrzona przez powszechne stosowanie statyn. Powtarzam, nie moje słowa, to są słowa naukowców. No, a ja tu teraz słyszę, mój pan czy pani doktor powiedział, że statyny należy brać już do końca życia. Słuchajcie, ja też to słyszałem. Publikuje się dziesiątki prac naukowych, które mają jeden na przykład temat. Jak kierować pacjentem ze zniszczonymi mięśniami? Tak? Problemem zdrowotnym spowodowanym użycie statyn. Tego typu publikacje się teraz produkuje. Jak leczyć pacjenta po stosowaniu statyn? Szacuje się, i to British Medical Journal pisał, gdzie autorzy tam szacują, że około 1 500 000 osób na świecie cierpi na choroby mięśni wywołanych statynami. Tych prac jest bardzo dużo. Na przykład są prace, które pokazują, że długoterminowe, czyli powyżej 10 lat, stosowanie statyn zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. Raka piersi od 83 do 97%. Tam oczywiście w zależności od rodzaju nowotworów, w porównaniu z kobietami, które statyny nigdy nie używały. No przecież my mamy w tej chwili plagę tych nowotworów piersi. A tutaj badania mówią wyraźnie. Z kolei u kobiet, u których zdiagnozowano chorobę cholesterolową, to zwiększone ryzyko wynosiło od 104 do 143%. Wskazywałoby to być może nie na to, że statyny jako takie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów piersi, a na to, że sztuczne obniżenie cholesterolu do tego doprowadza. Prawda? No i teraz ta norma znowu wchodzi tutaj w grę. Pokazano, że na przykład po stosowaniu Atorisu, czyli takiej bardzo popularnej statyny Sortis Tulip, zaledwie 20 mg problemy z mięśniami występowały u 42% osób. Zwrócę tu Państwu uwagę na to, że bardzo często statyna działa w tak podstępny sposób, że w badaniach krwi nie dochodzi do podwyższenia stężenia. Jest taki enzym, który mówi o tym, że dochodzi do tak zwanego zjawiska rabdomiolizy, czyli do uszkadzania mięśnia. I tu się okazuje, że przy statynach tego enzymu nie było, on był w normie, a mięsień się rozpadał. No i teraz lekarz przeciętnie, który nie zna tego, no to mówi, no zaraz, tutaj zbadaliśmy tego enzymu, jest niewiele, a więc tam u pana czy pani nic się nie dzieje. Producenci statyn za wszelką cenę starają się wykazać, że ich zastosowanie jest oczywiście bezpieczne. Ale jak to robią? No właśnie w czasie tych badań nazywanych klinicznymi starają się
te skutki uboczne wychwycić, ale okazuje się, że jest bardzo trudno połączyć, lekarz nie jest w stanie czasami połączyć skutków ubocznych zastosowanego statem z objawami, które występują u pacjenta biorącego statyny. Bo przychodzi do lekarza pacjent w starszym wieku i mówi, no tak słabo się czuję w nogach, panie doktorze. Albo ciągle się zapomina. Albo trochę pochodzę i już mnie bolą nogi. Albo jakiś taki jestem, że nic mi się nie chce, ani nawet tam z żoną pofiglować. To są właśnie często występujące skutki uboczne działania statyn. A lekarz wtedy powie, no cóż, no wiek robi swoje. A pacjent jeszcze bardziej się w tym wszystkim utwierdzi. Także to jest coś, co stanowi problem dla już samego lekarza. Dlatego, że nie potrafi często tego połączyć. Drodzy Państwo, była też publikacja w 2001 roku i to było w Lancecie. No teraz Lancet już szedł do krawężnika, ale to jeszcze w tamtych latach jeszcze go uważano, że to jest bardzo wiarygodna publikacja. I tam była publikacja w Lancecie. Znowu, ja cytuję tylko z pamięci, że właśnie niski poziom cholesterolu, niski, był związany ze zwiększonym ryzykiem śmierci u osób starszych. I im wcześniej pacjent zaczął używać statyny i mieć niski poziom cholesterolu, tym było większe ryzyko wystąpienia wcześniejszej śmierci. Więc inni z kolei naukowcy, mówię, też są, to wszystko jest. Te wszystkie prace naukowe są. Wynikało z ich badań, że obniżający się poziom cholesterolu był zawsze związany ze zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu niektórych nowotworów. Tak jak nowotwory krwi, przełyku, prostaty, z chorobami wątroby, wszystkich innych przyczyn, szczególnie u osób z poziomem cholesterolu poniżej 180. Widzicie? W 2004 roku było ostrzeżenie dotyczące statyn. Kto je wystrzeżenie dał? FDA amerykańskie. Ostrzeżenie to było opublikowane na stronach FDA. A tej instytucji nie przychodzi łatwo, żeby takie ostrzeżenie wydać. No więc to dlaczego lekarze z taką beztroską przypisują substancję, która nam to nasze serce osłabia, jak też powoduje całą gamę komplikacji i skutków ubocznych? Jeszcze raz podkreślam, to jest opisane w literaturze medycznej. Tego typu publikacji i tego typu właśnie pism, artykułów jest bardzo wiele. Po wydaniu pierwszej części ukrytych terapii spotkałem się z zarzutami, że wiele terapii naturalnych, które polecam, nie są oparte na nauce. A kim są ludzie, którzy przeprowadzili powyżej opisane badania? Szarlatanami są? Znachorami są? No chyba nie. Czy badania, które państwu cytuję, to były przeprowadzane w garażu, w piwnicy? To są wysokiej klasy naukowcy. Prace te opublikowali właśnie w najwyżej wiarygodnych publikacjach. To są prace mówiące o czymś niezwykle ważnym. One mówią o życiu i zdrowiu człowieka. Dlaczego więc nikt o tym nie mówi? Dlaczego nie mówi się o wynikach ich badań? Dlaczego nie bije się na alarm? Przecież oni się wypowiedzieli jako fachowcy najwyższej klasy. Gdzie teraz pochowali się ci wszyscy, którzy twierdzą, że tylko i wyłącznie liczą się dowody naukowe? No to macie te dowody naukowe na tacy. No i co teraz? Dlaczego pomimo istnienia dowodów naukowych nic się o tym nie mówi, nie nagłaśnia? Tylko bez opamiętania, jak landrynki przepisuje się ludziom statyny. Bez żadnej refleksji, nic.
Przyjrzyjcie się niektórym wypisom ze szpitala. Zobaczcie, drodzy Państwo, weźcie wypisy ze szpitala. Prawie zawsze zauważymy, że osoby, które miały na przykład ten poziom cholesterolu tak nisko jak 160, gdzie naukowcy mówią, tu zaczyna się prawdziwy dramat, poniżej 180. A zobaczycie na wypisie ze szpitali, gdzie ludzie mają 160, a więc znacznie niżej niż mówi ta cała zakichana norma, w zaleceniach zostały napisane w wypisie ze szpitala, z pewnością zobaczycie statyny. Pytam się, po co? Po co? Jeśli norma na różnego rodzaju badania laboratoryjne zawsze ma, powiedzmy, od 40 do 60, tak? Od 120 do 250. To dlaczego norma na cholesterol ma 200 i koniec, kropka? A nie poniżej 200, a 240 na przykład. Dlaczego tego nie ma w przypadku statyn? Tylko jest 200, a w tej chwili już jest 190 oczywiście, a w Stanach Zjednoczonych w kongresie mówi się o 150. A co ma kongres do tego? Jak to co ma? No przecież tam chodzi o pieniądze. No więc jeśli ktoś, jest norma 200, a ktoś ma 205, to jest chory. Chory, jego już trzeba leczyć. I zobaczcie, po co się takim pacjentom, którzy wychodzą ze szpitala i mają stężenie cholesterolu na przykład 180, czy 120, 160, po co im dawać statyny? Po co? W imię czego? Jakie są wskazania? A ja widziałem już wypisy ze szpitala, gdzie poziom cholesterolu u chorego wynosił 107 czy 105. I przepisano mu statyny. Mistrzem tego był pan w Stanach Zjednoczonych, Polak, który mi pokazał formalnie. 95 miał cholesterol. 95. I też mu podano statyny. No i kto to potrafi uzasadnić? Czym to jest podyktowane? Na jakiej podstawie tym chorym ludziom przy tak niskich poziomach cholesterolu nadal zaleca się i przepisuje się stosowanie tych substancji toksycznych? Dlaczego choremu, który miał zawał podkreślam, i miał poziom 160, podano w szpitalu 80 mg statyny? Lekarze tłumaczyli, że jest to konieczne, bo pacjent umrze, jeśli mu się statyny nie poda. Przedstawiłem Państwu dowody naukowe. Mam też informacje od pacjentów, którym lekarz przepisał statyny, mówiąc, muszę to przepisać, ale proszę tego nie brać. Tacy lekarze też są. No i taki następny rodzynek. Żaden lekarz, nie przepiszę statyn kobiecie, która jest w ciąży, ponieważ grozi to poważnymi konsekwencjami dla matki i dziecka, z poronieniem włącznie. W tej chwili nawołuje się, aby kobiety również zaczęły brać statyny profilaktycznie, żeby nie dostały miażdżycy. To jest moda, która dotarła również i do nas ze Stanów Zjednoczonych, bo tam już się tak dzieje. Często jednak bywa tak, że kobieta zaszła w ciążę wczoraj, ale dowie się o tym za miesiąc, czasami za dwa, albo za trzy, co wtedy? Wtedy karmi swoje dziecko z toksycznymi statynami w pierwszym, najbardziej krytycznym trymestrze ciąży. W USA wielu lekarzy zwraca już w tej chwili uwagę na bardzo wysoki odsetek poronień i uszkodzenia płodów u takich kobiet, które niechcący profilaktycznie brały statyny i zaszły w ciążę, a zanim się dowiedziałem od momentu zajścia w ciążę, 3 miesiące, one cały czas brały statyny. I mówią lekarze amerykańscy, wielu z nich, brzmi na alarm, biją w dzwony, mówią, że to, co powodują statyny u tych kobiet, jest dużo gorsze niż to, co spowodował w przeszłości słynny talidomid. To nie moje znowu słowa.
Jak więc w świetle właśnie tych powyższych informacji dotyczących roli cholesterolu, o której żeśmy sobie powiedzieli, jego ogromnego znaczenia dla zdrowia człowieka, wyglądają słowa jednego z polskich profesorów medycyny, który w jednym z ogólno takich polskich tygodników znanych, cytowałem to tutaj, powiedział, że statyny to najlepiej przebadany i najbezpieczniejszy lek na świecie. Powiedział profesor medycyny. Kiedy mówię, panie profesorze, usiądźmy publicznie i porozmawiajmy o tym, to jak zwykle ucieka w kąt. Mówimy o tym, jak niesamowicie ważny jest ten cholesterol, jak ważne, żeby on był na odpowiednim poziomie. A jedna z moich czytelniczek powiedziała mi, że z wielkim zdumieniem usłyszała tak. Proszę pani, z tym cholesterolem to do zera. Do zera. I to była pani doktor rodzinna. Dyplom lekarza medycyny ma. Ja często mówię, że dyplom lekarza i można mówić publicznie. Bzdury do sześcianu. Jak tego nie krytykować? Jak się bronić przed zwykłą ogarniającą człowieka wściekłością? Istnieje schorzenie tak zwana rodzinna hipercholesterolemia. To jest schorzenie genetyczne, polegające na tym, że organizm takiego człowieka produkuje bardzo duże ilości cholesterolu. Tak, to jest takie schorzenie. Kiedy jednak naukowcy w niezwykle precyzyjny sposób przebadali 700 osób, z tym schorzeniem stwierdzili, że ich badania wskazują na brak dowodu, że rodzinna hipercholesterolemia w znaczny sposób skraca życie tych osób, bez względu na płeć. Wręcz przeciwnie, te badania wykazały, że wysokie poziomy cholesterolu we krwi w oczywisty sposób odzwierciedlają przeżywalność tych osób do osiągnięcia przez nich wieku nawet 70 czy 80 lat. Schorzenie to bez wątpienia jest zagrożeniem, to jest prawda, jednakże te osoby z tą rodzinną hipercholesterolemią, które przeżyją pierwsze 25 lat, to na ogół żyją nie krócej niż osoby o normalnym poziomie cholesterolu. Opisali to również inni naukowcy, gdzie w swojej publikacji naukowej wykazali, że u osób w wieku 60-70 lat z poziomem cholesterolu 320 częstotliwość zgonów była mniejsza o 31% w stosunku do osób o niższym poziomie, o niższym stężeniu cholesterolu. Czyli wygląda na to, że właśnie wysoki poziom cholesterolu zabezpiecza te osoby przed przedwczesną śmiercią. Jaki więc jest sens podawania tym takim osobom? No, twierdzą, że akurat u tych osób jest sens. Czy o tym nie powinni pisać dziennikarze medyczni, tak zwani? Widzicie więc, drodzy państwo, i lekarze, i redaktorzy, ktokolwiek, jak pięknie zostaliście wmanewrowani i oszukani. Zostaliście sprzedawcami leku, który nie tylko nie działa, ale jest szkodliwy. Jak wykazałem na podstawie publikacji, jeszcze raz powiedziałem, to nie moje słowa, tylko Mark Twain powiedział kiedyś tak, łatwiej jest ludzi oszukać, niż przekonać ich, że zostali oszukani. Na szczęście już jest dużo więcej lekarzy, którzy zwracają na to uwagę, widzą, że coś tu jest nie tak. Kiedy mówię, czy piszę na tematy, uzasadniając je opublikowanymi badaniami medycznymi, wtedy często słyszę tezy Jerzego Zięby. No to nie umieją czytać. Gdzie i kiedy przedstawiłem moje tezy? No gdzie? W Stanach Zjednoczonych doniesiono mi teraz, że wystarczy mieć wiek u mężczyzny powyżej 50 lat, wystarczy i już obowiązkowo są stosowane statyny. No przecież cholesterol tak pięknie można wyrównać, w sensie, wiemy o co chodzi, obniżyć szczególnie
trójglicerydy, podnieść cholesterol zły, tak zwany, żółtkami, zwykłymi żółtkami. Trzeba ich rzeczywiście jeść dosyć sporo. Ale tak jak ja Państwu mówiłem, ja jadłem po 35-40 żółtek tygodniowo. Przez 13 lat jadłem każdego dnia. Każdego dnia. Nikt o tym nie wie, ale o tym się nie mówi, bo media mówią, ach, te żółtka, jajka, one zawierają cholesterol. No tak, ale wystarczy porozmawiać na przykład z panem profesorem Tadeuszem Trzyszką, który no, dzisiaj, kiedy to mówię, jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który naprawdę na te tematy substancji zawartych w żółtkach jaj chyba wie najwięcej na świecie. To pan profesor powiedział mi, no, że tak, jest tam cholesterol w tych żółtkach, ale to jest HDL. HDL. Dlaczego o tym się nie mówi? Drodzy Państwo, pozwólcie, że zakończę to wszystko stwierdzeniem, które oczywiście no, jest troszeczkę żartem, że z tego, co widzicie sami, cholesterol i pies, prawda, to są dwaj najlepsi przyjaciele człowieka. Szanowni Państwo, materiał, jaki Państwo zobaczyliście, w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do jakiejkolwiek diagnostyki. Sugestie zawarte w tym materiale są tylko i wyłącznie informacją. Każdy organizm może reagować inaczej, mimo podobieństw, jako homo sapiens różnimy się. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Zięba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych informacji. W programie wystąpiło albo i nie lokowanie produktu, muszę to powiedzieć. Bardzo proszę, żebyście Państwo popatrzyli sobie tutaj na ten kanał, na którym ja umieszczam filmiki, których treści nie mogę umieścić nigdzie indziej. Bardzo również proszę o zawiadamianie swoich znajomych, że mój kanał, czy profil na Facebooku, no to właśnie są ukryte terapie. Tych profili jest bardzo dużo, wykorzystujących nawet moje nazwisko. Ja ich nie kontroluję, ale to jest jedyny kanał, który, że tak powiem, podlega temu, co mówię. Bardzo również Państwa zapraszam do tego, abyście no, skorzystali właśnie z tej strony internetowej, na której coraz więcej będzie wstawianych różnych bardzo ciekawych informacji, no niekoniecznie zgodnych z tak zwanym głównym nurtem, ale po to właśnie ta strona została utworzona. No i to mam już na tyle. Dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.